Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Mountain Blade 2 Bannerlord. Bierzemy kolejnych ludzi, przebiegniemy teraz po wszystkich wioseczkach, żeby zebrać jak najwięcej kolejnej ekipy. Wojna z Sami People tutaj trwa, więc całkiem przyjemnie idzie. My też chcemy teraz sobie przyjechać tutaj, zaprosić jakąś ekipę. Niech będą oni dwa dni. Weźmy ich tych 120, ponieważ chcemy zdobyć miasto sami. Tego teraz werbujemy, żeby zarówno w naszej ekipie, jak i tutaj przyjeżdżają, Svent jest, więc zbieramy to wszystko. Świetnie, kolejny Ragnar też u mnie będzie. Huskarli tutaj, Huskarl będzie, dobrze, teraz to. 673, czyli 700, będzie koło 800 ludzi, dobrze. Bardzo dobrze, ponieważ oni mieli 700. Oni tam mieli 700, więc na spokojnie tam ruszymy. Idziemy na piechotę oczywiście, bo nie, tylu ludzi na statki nie wezmę. Chyba że oni mieliby swoje, ale nie wiem jak to dokładnie zadziała. Nasi biorą Turku, szykują się do wzięcia. W każdym razie 797. Tak, porekrutowane. Teraz tak, jeżeli chodzi o ciebie, zobaczcie, ten klan Latwians to chyba z 10 raz został pokonany. Dobra, 93, w porządku. Jeszcze tutaj kilku sobie zrekrutujemy po drodze. Zobaczcie, ja mogłem jeszcze tutaj, jeszcze podjedziemy tu. 815 już jest. 78. Dobra, tu weźmy tych. Jeszcze do mojej wioseczki pojedźmy. Jak jest z Margaret? Ile ty jeszcze ludzi możesz mieć? No, Margaret jeszcze może mieć dużo. Dobrze. Zrekrutujmy. To może nawet z 900 będę miał w takim razie. Jak tak teraz patrzę na to. Teraz sobie weźmy to. Przejmijmy to. Teraz. Ciach. 22 tysiące. Cudownie patrzcie na to. Kolejnych 15. To co? Kup produkty. Koń wyścigowy. Dobrze, bo teraz mogę kolejnego jednego tutaj awansować. Muszę trochę tych koni też kupić. Ale tak to mamy na razie spoko wszystko. Teraz tak, Margaret, dać im więcej żołnierzy. 842, to chyba nie będzie 900, ale lecimy, bo też z każdym dniem tracę punkty. Spójności, tak, a ta spójność jest potrzebna. Przekaż żołnierzy. Konnicę tutaj damy żonie. Jeszcze ona kilku, ja kilku i mamy to. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jeszcze nie wiem, czy tutaj coś się uda. Tutaj już nic. Teraz dalej jedziemy. Jak jest z tą... Oj, nie wiem, czy mi się to uda też zdobyć. Właśnie teraz z tego, co widzę, to jest tak kiepsko. Walczą, ale czy się uda? Zobaczymy. 186, dobrze, teraz mam na ten wagon. Jedziemy. Tym przesmykiem górskim teraz. No i co tutaj? 196, a w środku nie wiem ilu ludzi. Chyba im się nie uda. 133, zobaczcie. Może pojechałbym poprawić teraz. Udało się jednak. No dobra. Jednak się udało. Co to teraz zostanie? Pol. Ciągle ten Colt bierze wszystko. Ja bym coś chciał. Znaczy, mam nadzieję, że to, co teraz zdobędę, bo na tym mi najbardziej zależy, żebym ja to dostał. Ale zobaczymy. Cross, 20 tysięcy. 553, o wiele lepiej teraz będzie. Zniszczono klan Leo. O, Ramirez, czyli te klany, które służyły Polsce chyba teraz. Nie, Lopez, hiszpańskie jakieś klany. Tak, czyli wydaje mi się, że Hiszpania albo Portugalia stała istnieć. Samana z zakonu asasynów mam i chcą... Skąd ja ich mam u siebie? Jakim cudem? Dobrze, później to, to i to. Postawiłem.
Tak. Tak, do rezerwy, do rezerwy. I teraz tak, to stawiamy. Stawmy teraz całą resztę i zaczynamy oblężenie. Wszystko? Wydaje się, że wszystko. Idziemy. Tylko tak. Tego muru nie chcę niszczyć, ja chcę, żeby to trafiło do mnie. Atakujmy. Podjedziemy sobie teraz machinami oblężniczymi. Mogłem wziąć łuk. Mogłem wziąć łuk. Ale to już Buddy Boy. Sven. No, ładnie strzelają. Bardzo ładnie. Nawet widzę, że tu lecą ich strzały ostre. Co wycelujecie? Też nie trafiacie. Daj mi to. Halo. Dawaj, 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 dawaj. Proszę o kamcory. Ktoś w kamcora da? Czemu ja nie strzelam? Musiałbym być z tej strony, żeby strzelać. Dobra. Próbujemy. O właśnie. I... Kurczę. Blisko było, ale akurat zestrzeli tego ziomeczka tam, który był. Dobra, biegniemy. Ruszamy się do przodu. Jeszcze. No już 28 padło u nich. O! Inżynier je dostał, punkty Temistocles, czyli on rzuca. Widzę, kto tutaj operuje. Patrzcie, jak to leci. Teraz im to pójdzie. I byk. Dostał. Tu jeszcze siadło bardziej. 53 już stracili. Oto, to oblężenie już będzie solidne. Fajnie by było, jakby to do mnie trafiło. I miasto by mi się przydało. Miałbym wszystkie takie totalne forty tutaj. W tej stronie morza. Dobra. Co by tu się dzieją teraz? Dobra. Dostał. I już zaczęli uciekać. 55. Ja widzę, że... Przebiegają w ogóle.
Ale wiecie co? Trzeba tu przyspieszyć trochę. Poszukamy. Wejdziemy na plecy. Tak. Dobrze się dzieje. Przecież nie, tylko ten jeden spadł. Da się ich... Nie da się. Dajcie. A może tak? Czekajcie jeszcze. Wejdę sobie tutaj. To już takie jeszcze nie robiłem. Ups! Dobra. No, nie zauważyłem. O ty. No i to jakiś dobry zawodnik jest. Mistrz włócznik. O, był dobry zawodnik. Dobra. Dwóch zostało. Gdzieś tam przebiegli chyba. Uciekają. Zobaczmy. My się będą. Nie trafiłem, nie trafiłem. Cześć. Jest szybszy niż ja chyba. Dobra, ja zetnę te tutaj. Czy nie mogę. Jest szybszy ode mnie, o wiele szybszy. Co się dzieje? Jedna broni już mnie w ogóle. A patrzcie w ogóle na moje HP. Ile ja mam? O, drzwi. Mogę wejść? Nie mogę. Do mnie! Idziemy. Idziemy. I tyle. No, gdzie on jeszcze biegnie? To miasto jest tak długie, że on tutaj biegnie. Wyobraźcie sobie, że bronimy się i biorę wszystkich ludzi i ustawiam ich tu i w tym miejscu się bronimy. To mogłoby być ciekawe. Co się stało z tamtym? Dobrze. Jest tu ktoś? Albo on się gdzieś zablokował, zatrzymał, albo... On jeszcze biegnie. Co jest? No, dobra. Udało się. Długo trwało. Także mamy zwycięstwo i byłoby idealnie, jakby to trafiło do mnie. Teraz tak. Okaż litość. Pokażmy litość, bo ja no rzeczywiście chcę, żeby to było moje. Wróćmy teraz. 4 za to dostanę? To nie. Pielgrzymów nie chcemy. Sofokles rzeźnik. Greko-Roman. Sami namad. Tutaj na razie tego nie chcemy. Dobra, ale tutaj mamy już trochę.
Naprawdę? Sam to sobie wziąłeś, Henry? Cię bardzo nie podoba w takim razie, że to wagan trafiło do ciebie. Czy to było idealne pode mnie, żebym ja to mógł dostać? Wydaje mi się, że nie będziemy dostawać tego, bo mamy zbyt niski poziom. Trzeba wbić drugi poziom klanu, zwyczajnie. Czy drugi, kolejny. Ile tam jeszcze tego brakuje? I wtedy rzeczywiście byłoby lepiej. No piąty, no to... Będę z czwarty, no jeszcze trochę do tego piątego. Z 15 takich walk. To na pewno... Czekajcie, dogonię ich. Teraz tak, Disbound Army i weźmy tylko tych moich. Biegniemy. Ragnar prowadzi armię przy sztoku. Dobrze. To teraz tak, co byśmy mogli tutaj zrobić? Mamy jakąś inną armię, naszą? Patrzcie, ale tu już dużo jest zdobytych. Sztokholm byłby nasz, albo ten zamek w ogóle na tej wyspie też by było fajnie. Tutaj też są rzeczy. Idę poplądrować trochę. Za plądrowanie dostaję też punkty. To też jest istotne dla mnie teraz. Atletyka. Atrybut kontroli. Tu wigor. Wigor dostaniesz. I ty z chirurgów dostaniesz. O, Rostam z zakonu asesynów tutaj jest. I asesyni im służą. 1835 mamy. Zobaczmy. 835. Teraz podejmij wrogie działanie, napad na wioskę. Pewnie za to trochę dostaliśmy. 1835. Zobaczmy teraz, bo nie zdążyłem przeczytać. Tak, 5 punktów. Więc wszystkie wioski dookoła teraz złupimy. Ciekawe, czy po złupieniu też coś dostaję. To było 35, a teraz... 48. Czy to mi nie spadło czasem? O, ciekawe. Zaraz sprawdzę. Czy to czasem... Bo ja mogłem źle coś przeczytać. ...57. Zobaczmy, jak złupię. ...61. Nie, to na plus idzie. No to my w ten sposób sobie naprawdę tutaj dużo naklepiemy tego. Polecę im wszystkie wioski teraz tutaj splądrować. Daj mi wrogie działanie. Dzięki temu trochę tych wpływów zdobędziemy i ten piąty poziom klanu byłby... już jest bliski, nie? Tylko tak, oni jeszcze wciąż mogą wyciągnąć mi chyba jakąś armię, czy nie? No mogą. Widzę, że tu kilku biega, tak, ale... ...dziemniętych, ale myślę, że my jeszcze i tak możemy. 267. No właśnie, już jakaś armia za mną jest. Też byśmy z nią zawalczyli. 2,5. Niestety. Tymi będą uciekać. Emanuel. Tutaj w środku ktoś jest? To trochę jest. Jest pytanie. To zrobimy. Kto tu jest? Może jeszcze kto zobaczy? Teren Archer, Nomad. Dobra, jest ok, możemy łupić. Nie będą nam przeszkadzać. Ile mam punktów? Co? Ty masz wzbójectwo. To dla bandytów. Tu podwajamy stawkę, bo to i tak nic mi nie da teraz. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy wioski do splądrowania, to też jedziemy. I za mną w ogóle próbowali tutaj pójść. My kolejne wioseczki splądrujemy. Zresztą wygrał turniej w Gdańsku. No ile tego już mamy? 1894, no to ładnie poszło.
Ładnie poszło. Daj mi wrogie działanie, napadnij na wioskę. I tutaj też. Tam już nie będziemy przechodzić. I myślę, że te wioski nie były najeżdżane nigdy przez nikogo, więc jak będę wracał, to one już powinny, część powinna działać z powrotem. Więc też to zrobimy. Na razie bezkarnie sobie przejedziemy tutaj. 916. Mimo tak, że tak daleko jesteśmy, to wciąż to jakoś śmiga. Napadnij na... Podejmij wrogie działanie, napadnij na wioskę. No i wrócimy z w miarę przetrenowanym wojskiem, to trzeba przyznać. Później wystarczy tylko trochę i... mamy. Dobra, wracamy. Wracamy. Teraz lewą stroną pojedziemy. Karawana i tworzy się tu coś. Ty, czy oni mnie będą chcieli zaatakować teraz? Bardzo możliwe, że tak. Bardzo możliwe, że tak, więc my przygotujmy się na to. 5700. Celność 83, obrażenia 55, obrażenia 70, dobra. Też wywalmy. Teraz co? Obrażenia 3. Obrażenia 3. Liczba 27. Liczba 29. O kurczę, i tak przebiłem. Nieważne. Czy to znaczy, że wy chcecie się walczyć? No tak, mogą chcieć. Co? Ej, dużo ich. Gdzie walczyć do ostatniej kropli krwi? 409 na 407. No, to będzie to. To będzie to, także zaatakujmy, zawalczmy. Może inaczej, tak? Coś takiego. Tak. Oni też mamy trochę strzelców. My mamy tę górkę, to na szczęście. Dobrze, poczekamy sobie trochę. To wszystko moje łuki strzelają. Większość w każdym razie strzela. Jak na razie to my im 8-9 załatwiliśmy. Tak, strzelamy, ta górka dużo daje. To się wstrzymał chwilę w takim razie. 123 do 128, dobra. Armeńska ciężka kawaleria. Uuu, armeńska aż tutaj. Podzielili teraz kawalerię na dwa. Piechotę ruszyłem do ataku, a my wbijemy się z kawalerią w te łuki. Patrzcie na to. Ta kawaleria tutaj. No kuszników tu mają. Zbieruję, patrzcie. Dobrze. Czy wy to widzicie? Moja piechota wyparowała. Piechota mi praktycznie wyparowała w tej walce. Wow. Dobra, to było dobre. Świetnie, zwycięstwo.
zwycięstwo. Jeszcze 11. Tak, bo to chodzi jeszcze. No i teraz jest zwycięstwo. No ale straty w 40, 102, w ogóle 112. Ale oni mają o wiele większe. Tutaj ich dziabnęliśmy trochę, więc te łupy będą przeogromne. Bo to wszyscy są u mnie, nie? Teraz weźmy tak. Kogo się da do 59, tak. Legendarna kolczuga z szorstkim futrem. Jest lepsza niż moja. Legendarna kolczuga. Nice. Ale to przydałby się jakiś inna zbroja teraz. Cała reszta, ale dobre rzeczy zdobyte. Podoba mi się. Bardzo mi się to podoba. Dobra, i to była dobra bitwa. Naprawdę dobra bitwa. To jest fajne. Jestem w szoku, że AI się tak zebrało. Że oni naprawdę się na mnie zebrali. O, dziecko się urodziło. Zdrowego noworodka. Zaraz zobaczymy, kto to się urodził. Teraz tak. Awansik ludzi. Tak, i któż to nam się narodził? Jan, chłopiec. Czyli drugi syn. Postać skąpa i obliczanie. A to dobrze, dwa perki pasują. Zarówno obliczanie, jak i to, że jest skąpą. Dobra, tutaj jeszcze płonie, ale tu nie. Już możemy działać. Ile w ogóle mamy? 2000, czyli jeszcze 300 punktów. Tutaj mi wrogie działanie napadli na wioskę. Zbieramy tych jeńców, których mogę oczywiście. Biorę to. Patrzcie, my ich teraz ograbimy. No, zrekrutujemy też ludzi zaraz. Dzisiaj można powiedzieć, że sam prowadzę tę wojnę. Nie, nasi coś robią. Płynie. Armia Hawdana. Patrzcie, płynie tutaj. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy kolejne. Mam warsztat zrobiony. Tutaj napadli na wioskę. O, nie mają już tych. 1600 za uwolnienie. No to zgadzamy się. Zaraz będzie bańka. Znowu zniszczono klan Latwias. On się niszczy i się pojawia znowu. Skautea jest teraz oblegana. 900 ludzi przyprowadził. Przyłączymy się do tego. Zaraz. W sumie już się przyłączymy do tego. Niech tak będzie, patrzcie. Dołącz do trwającego oblężenia. Jedzenia na 5 dni mają. Ja się do tego też przyczyniłem. Trzeba przyznać. Ale wiecie co? Zawalczymy na szybkiej walce. Tak, tutaj zawalczymy na szybkiej walce. Dołączyć do oblężenia. Wiem, że trochę będzie strat, ale nie jakoś dużo. No. Moja grupa 20. On mnie Ragnar. Biorę jeńców. Teraz sprzedamy wszystkich. Fajnie by było dostać to dla mnie, żeby to do mnie trafiło. Weźmy Huskarli. Sami Archer. To na razie nie. Wreszcie. Dalej nic. No nie chcą mi tych rzeczy dać. Szkoda. Szkoda. Mogłem plądrować bardziej. Dobra, musimy wrócić do siebie teraz. Strona Oslo może. Patrzcie, Halfdan wraca. Ale moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie nieco szybszy, ten odcinek, ponieważ ja muszę lecieć dalej, także mam kilka rzeczy do ogarnięcia. Także dziękuję wam bardzo za obecność i do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.